Tytuł medalu Merentibus wskazuje, że jest on wręczany za zasługi dla Uniwersytetu. Chodzi o szczególne zasługi, tak zresztą mówi regulamin. Statut. Jeśli państwo uznali, że ja na taki medal zasłużyłem, to z pewnością nie wypada mi zaprzeczać, ani tym bardziej odmawiać przyjęcia tego wyróżnienia. Pośród moich zasług został wyeksponowany mój udział w realizacji projektu rozbudowy kliniki drugiej katedry chorób wewnętrznych profesora Andrzeja Szczeklika przy ulicy Skawińskiej 8. Istotnie uczestniczyłem w tym przedsięwzięciu przez niemal 6 lat jako pełnomocnik flamandzkiego koordynatora profesora Hermana van Houtema, który z ramienia rządu Flandrii administrował przyznanymi funduszami. Jak do tego doszło, to oczywiście zasługiwałoby na dłuższą opowieść. Ale muszę tutaj od razu zdradzić, że udział w tym miała także moja małżonka, która ongiś, to właśnie ona, podpowiedziała mi, aby podsunąć profesorowi van Houtemowi ideę wsparcia właśnie krakowskiej medycyny, gdyż w tamtym czasie, to były lata 93-98 ubiegłego stulecia, niedofinansowanie było szczególnie rażące. Moja małżonka niejednokrotnie wraz ze mną uczestniczyła w wizytacjach postępu robót na budowie, bo osobliwością tego projektu było to, że pieniądze mogły iść na budowę, na stolarkę okienną, na cegły, na finansowanie budowy, co było wyjątkowe. Więc moja małżonka osobiście uczestniczyła w wizytacjach postępu robót na budowie, a ja jako pełnomocnik byłem zarazem mężem zaufania, bo każda faktura za wykonane prace przed jej zapłatą z tego funduszu flamandzkiego wymagała mojego podpisu. Muszę powiedzieć, że do rozliczenia wystarczały same moje raporty, które składałem co miesiąc przez szereg lat. Ale ktoś może zapytać, dlaczego właśnie ja? Ja osobiście uważam pewnie dlatego, że byłem bardzo pozytywnie postrzegany przez europejskie środowisko historyczno-prawne jako obecny na wielu międzynarodowych kongresach Société d'Histoire du Droit czy Société Jean Baudin pour l'histoire comparative du droit w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia, gdzie spotykałem kolegów flamandzkich, przede wszystkim wspomnianego profesora Hermana van Houtem, który jest obecnie rektorem urzędującym Uniwersytetu w Antwerpii, czy profesora Laurent Wilkinsa z Katolickiego Uniwersytetu w Louvain. Z obojgiem współpracuję do dziś. Osobiście wierzę, że zaważyła na tym moja postawa praktykującego chrześcijanina katolika. W roku 1992 brałem udział, znaczy przebywałem na stażu w Antwerpii, w miejscowym Uniwersytecie Świętego Ignacego i codziennie uczestniczyłem w mszy świętej w kaplicy uniwersyteckiej. Tamten uniwersytet taką kaplicę posiadał, co nie było powszechne. Oczywiście mówię tutaj o Flamandach. Do rozbudowy tej kliniki fundusze flamandzkie były bardzo istotnym zaczynem, który skłaniał polskie władze, w szczególności Ministerstwo Zdrowia, do skutecznego współfinansowania. Po prostu Ministerstwo Zdrowia miało swobodę decyzji, znaczy miało związane ręce. Albo będą fundusze flamandzkie, jeśli będzie współfinansować, albo nie będzie. Powstała dzięki temu wspaniała, nowoczesna placówka lecznicza i naukowa, służąca nie tylko uniwersytetowi i studentom, ale mieszkańcom Krakowa i całej Polski. Przyznam w tym miejscu, że dla mnie osobiście udział w rozbudowie kliniki drugiej katedry chorób wewnętrznych stanowi niezwykłe dzieło, będące w pewnym zakresie moim życiowym osiągnięciem. Oczywiście nie można tutaj nie wspomnieć o zasługach samego profesora Hermana van Houtem, koordynatora projektu z ramienia Flandrii. Ja nie pochodzę z rodziny profesorskiej, to zresztą była o tym mowa, lecz rzemieślniczej. W mojej rodzinie byłem pierwszy, który ukończył studia wyższe. W szkołach byłem zawsze wzorowym uczniem, osiągałem zawsze najwyższe oceny. Ojciec mój, Marian Uruszczak, mistrz trzech rzemiosł, brązownictwa, złotnictwa i galwanizatorstwa, mawiał: mój zawód nie ma w socjalizmie żadnej przyszłości. Uczysz się bardzo dobrze, idź swoją drogą. Ojciec mój był rzemieślnikiem, artystą, podobnie jak jego ojciec, a mój dziadek Grzegorz, który tuż po zakończeniu I wojny światowej założył na Podgórzu w Krakowie warsztat brązowniczy. W Krakowie jest szereg dzieł właśnie, które wyszły spod
ręki mojego ojca Mariana Uruszczaka, albo samodzielnych, albo wykonywanych wespół z jego bratem Józefem Andrzejem, ojcem obecnego tutaj dziedzica tej, można powiedzieć, tego przedsiębiorstwa, panem Jerzym Waldemarem Uruszczakiem, który tutaj jest. To jest mój kuzyn, który dzielnie te tradycje Uruszczaków, brązowników w Krakowie kontynuuje. No, nie będę tu może rozwijał tego tematu. Było wspomniane, że właśnie mój ojciec wykonał kopię najstarszego berła rektorskiego, berła królowej Jadwigi. Opisał to w Opuskula Muzealia w roku 1989 profesor Stanisław Waltoś, więc myślę, że tego na pewno nie można zaprzeczyć. Zainteresowanych odsyłam do tej publikacji. Wspominam tutaj mojego ojca, gdyż osobiście bardzo wiele mu zawdzięczam. Zwłaszcza wdzięczny jestem za wsparcie, że wybrana przeze mnie droga życiowa, zasadniczo wolna od jakichkolwiek sukcesów finansowych, była jednak właściwą. Była jednak właściwą. Przyznam, że w młodości miałem co do tego pewne wątpliwości, prawda? Z domu rodzinnego wyniosłem z pewnością podstawową moją cechę, a mianowicie pracowitość, które były cechą moich obojga rodziców, ojca Mariana, matki Zofii, której także niniejszym dziękuję. Jeżeli istotnie mam naukowe sukcesy, to obok talentu zawdzięczam to w pierwszej kolejności wytężonej pracy. W rzemiośle umiejętności zawodowe uczniowie, czy jak się ich określa w rzemiośle terminatorzy, nabywają przez codzienny kontakt z mistrzem. Ta relacja mistrz-uczeń jest także ważna dla uniwersytetu. Mistrz to nie tylko nauczyciel, ale zarazem wychowawca, opiekun, osoba przekazująca swoim uczniom obok wiedzy także system wartości, wzory postaw. Ja w uniwersytecie kształciłem się u prawdziwego mistrza, Adama Wytulaniego, on dziś filara uniwersyteckiego środowiska konserwatywno-klerykalnego, jak to określano w pewnych kręgach i służbach. W środowisku tym nikt nie należał do PZPR i ja oczywiście też nie należałem. Pod kierunkiem profesora Wytulaniego pisałem moje pierwsze prace i zdobyłem stopień doktora. Później szedłem już własną drogą. Wierzę, że wiele z tego, co nauczyłem się od mojego mistrza, przekazałem swoim uczniom. W szczególności starałem się uczyć, że zadaniem nauki jest poszukiwanie prawdy. Prawdy rozumianej tradycyjnie, jako tak po arystotelesowsku, jako adequatio rei et intellectu, czyli zgodności subiektywnego sądu z obiektywną rzeczywistością. Dochodzenie do prawdy nie jest możliwe bez wolności nauki, rozumianej jak najszerzej jako wolność badań i nauczania. Wszelkie ograniczenia na dłuższą metę są przeszkodą w rozwoju nauki, a więc i w rozwoju ludzkości. W ciągu minionych lat mojej pracy było z tym jednak różnie. Wskutek narzucanych, zwłaszcza przed rokiem 1989 ograniczeń. Co do mnie prawda jako cel naukowych dociekań przyświecała mi zawsze, we wszystkich podejmowanych przeze mnie tematach, a zwłaszcza w dziedzinie badań nad ustrojem i prawnym dawnej Polski, czy rolą Kościoła i prawa kanonicznego w rozwoju prawa i kultury prawnej w Europie. Otóż moja praca i postawa znalazły uznanie w oczach Kościoła w listopadzie 2016 roku w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II na tamtejszym Wydziale Prawa Kanonicznego odznaczono mnie krzyżem komandora Rycerskiego Orderu Świętego Sylwestra, przyznanym przez papieża Franciszka. Z orderem tym wiąże się nobilitacja i prawo do noszenia munduru i szpady. W swoim liście, no mundur mam, pod togą szpady nie mam. W swoim liście skierowanym do zebranych na tej uroczystości osób ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, ówczesny metropolita krakowski, napisał następujące słowa i tu pozwolę sobie zacytować. Dziękuję profesorowi Uruszczakowi za wieloletnią pracę naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Papieskim i za twórczy wkład w ukazywanie wspólnych korzeni i wzajemnego przenikania się prawa kościelnego i prawa polskiego w historii w czasach dzisiejszych. Przyznam, że nie można by lepiej streścić tego, co udało mi się w ciągu 50 lat pracy naukowej dokonać. Napisałem wiele prac, prawda, ilością
znacznie ponadprzeciętną. Począwszy od pierwszej wydrukowanej w 1968 roku, a skończywszy na ostatniej, wszystkie one mają istotną wartość poznawczą. Wierzę, że będą czytane i służyć będą nauce także po wielu latach. Dziś Uniwersytet Jagielloński nagradza mnie swoim medalem Merentibus. Medal ten odbieram z wdzięcznością. Alma Mater Jagiellonica była zawsze moją główną matką karmicielką, a ja wychowanym przez nią synem. Każdy przychylny gest matki, każdą pochwałę syn winien przyjąć z pokorą i wdzięcznością. Tak jest w moim przypadku. Pragnę w tym miejscu oświadczyć, że choć może brzmi to patetycznie, że całość czy też całokształt mojej pracy i osiągnięć w nauce, w dydaktyce, w działalności organizacyjnej i społecznej była zawsze podejmowana dla dobra Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet Jagielloński to wyjątkowa instytucja, to nauk przemożnych perła, wspólnota profesorów i studentów powołana dla rozwijania wiedzy i jej przekazywania kolejnym pokoleniom młodzieży. Na każdym, kto tutaj pracuje, spoczywa szczególna odpowiedzialność i obowiązek troski o aktualny stan i rozwój tej uczelni. Spoczywa ten obowiązek zwłaszcza na profesorach, których król Zygmunt Stary I w 1535 roku obdarzył szlachectwem. Szlachectwo to nie jest przywilejem, lecz w istocie zobowiązaniem do jak najlepszej pracy dla dobra społeczeństwa i kraju. Jeśli Państwa zdaniem udało mi się choć w części to zobowiązanie wykonać, mogę uważać się za człowieka szczęśliwego i spełnionego. Parafrazując Ewangelię świętego Łukasza, powiem, sługą nieużytecznym jestem, zrobiłem tylko to, co powinienem wykonać. Pragnę także gorąco podziękować mojej małżonce, Barbarze, za 47 lat wspólnego życia w sakramentalnym związku. Da Bóg, dożyjemy, kochana Basiu, z jubileuszu Złotych Godów. Dziękuję też bardzo serdecznie moim dzieciom, Michałowi, Oli i nieodżałowanemu świętej pamięci Adamowi. Praca naukowa odbywała się, no niestety często, kosztem rodziny, przez chroniczny brak czasu wolnego. Przepraszam i dziękuję za ich wyrozumiałość. Dziękuję też, nie wymieniając żadnych nazwisk, wszystkim moim uczniom, współpracownikom i kolegom za te lata wspólnej pracy, a zwłaszcza za niedawny, piękny, zorganizowany przez nich jubileusz 50-lecia mojej pracy naukowej. Życzę, aby ich droga naukowa potoczyła się w pełni udanie. Raz jeszcze dziękuję za to wyróżnienie wszystkim Państwu, a zwłaszcza władzom Uniwersytetu i Wydziału Prawa, a przede wszystkim wspaniałej mojej laudatorce, pani rektor Dorocie Malec. Uniwersytetowi, jego dostojnym władzom, pracownikom i studentom życzę wszelkiej pomyślności i wielkich sukcesów bliższej i dalszej przyszłości. I już prawie kończę i Państwo pozwolą, że na koniec sobie samemu w jesieni życia chciałbym życzyć słowami modlitwy świętego Tomasza Morusa, patrona prawników. I tu cytuję. Panie, daj mi dobre trawienie i oczywiście coś do trawienia. Daj zdrowie memu ciału i dobry humor, żeby je utrzymać. Daj mi zdrową duszę, Panie, abym miał zawsze przed oczyma to, co dobre i czyste i żebym nie oburzał się w obliczu grzechu, ale żebym umiał mu zaradzić. Daj mi ducha, który nie zna nudy, pomruchów, westchnień i lamentów i nie pozwól, bym traktował zbyt poważnie tę rzecz w środku, która nazywa się ja. Daj mi, Panie, poczucie humoru, spraw, abym umiał śmiać się z dowcipu, abym umiał wynieść z życia nieco radości i mógł ją dzielić z innymi. Vivat Alma Matris Jagiellonica, vivat Academia, vivant Professores, ad multos annos.